Dawid Drzewiecki, prezes klubu K1, kolejny turniej, drugi, sporty walki, ale mieszane. Tak, mieszane, dokładnie. Tutaj jest Muay Thai, K1 i MMA. Na czym polegają różnice między tymi trzema stylami? Można powiedzieć, że K1 i Muay Thai no, tak naprawdę no, niczym się prawie nie różni. Znaczy, no, są tylko tam te techniki. No, tutaj akurat nie dopuszczamy łokci, no, bo to jest amatorski turniej, ale też wchodzą kolana, wchodzą klincze. A w K1 nie ma na przykład w klincz, no, nie ma klinczu i nie ma na przykład trzymania za głowę i bicia kolanem na przykład 3 czy 4 razy. Jest tylko ściągnięcie, jedno uderzenie. A MMA no, polega na tym, że po prostu biją się w parterze. Jeżeli chodzi o zawodników, skąd są zawodnicy, skąd przyjechali? No, zawodnicy są z całej Polski, tak? No, nie tylko z Konina, nie tylko tutaj z naszego województwa wielkopolskiego, tylko ogólnie z całej Polski. Powiedz mi, kobiety też walczyły, a teraz widzę, że walczą również dzieci, czyli to są i różne kategorie, i różny wiek? Tak, dokładnie, są dzieci, są kadeci, są juniorzy i seniorzy, tak, no niestety no, dzisiaj nam nie dopisały dziewczyny, w sensie takim, że no, Dominika i Alice nie zawalczyły, po prostu zawalczyły pomiędzy sobą jako w ramach sparingowym, ale mam nadzieję, że za rok robię dwie edycje, że na pewno dziewczyny zawalczą, a tym bardziej, że Dominika była powołana na Mistrzostwo Świata do Włoch, więc ona jest w kadrze Polski, więc na pewno będziemy piąć się dalej. Jeśli chodzi o sporty walki, które reprezentujesz, czy reprezentują wszyscy zawodnicy, którzy tutaj dzisiaj walczą, no przeżywają prawdziwy renesans. Jest tego bardzo dużo. Są gale organizowane przez wielkie telewizje, więc to się wszystko rozwija. Tak, dokładnie. No, mój pomysł był taki, że no, ja zamówię. Ja po 8 latach wróciłem na ring zawodowy. Tak? No, pierwszy start miał, że może miałem nie za ciekawy, ale no, drugi, trzeci wyszło ok. I taki pomysł wyszedł, żeby trzeba zrobić coś dla klubu. Tak? No, zrobiliśmy coś dla klubu, zrobiliśmy coś na miasto przede wszystkim, żeby coś się działo. Ogólnie klubów jest bardzo dużo w Koninie. Nie wiem dlaczego ludzie nie potrafią takiego czegoś zrobić. Ja jestem za tym, a nawet jestem w stanie nawet, nie wiem, złączyć się z jakimś klubem, z jednym, z drugim i razem coś zorganizować. Więc dlatego to robię. Na pewno w następnym roku zrobię z jedną lub dwie na pewno ligi. Jeżeli chodzi o tą imprezę, którą tutaj zorganizowałeś, widzę, że jest sporo sponsorów, czyli ludzie są zainteresowani, żeby ten sport się rozwijał w Koninie. Tak, dokładnie. No, tu akurat nam sponsorzy też pomogli. Na przykład jest, jak mogę, nie wiem, mogę wymienić jedną firmę, firma TML Professional, Łukasz Konwerski. Więc pod tym względem naprawdę Łukasz tutaj serce wkłada i nie tylko pieniążki, bo serce i przede wszystkim z nami jest na dobre i na złe. A co sponsorów? Tak, pomagają. Są różni, są raczej z gali na przykład tej pierwszej edycji. Tak, pomagają. No, nie ukrywam, że no, mają serduszko. Czasami jest, czasami słabiej. Jest koniec roku. Było tak, musiałem poszukać jeszcze innych. Ale nie ukrywam, że wracają wszyscy tak samo. Widzą zadowolenie. Teraz transmisja na żywo nawet było. Można obejrzeć całą galę na żywo. Więc jestem bardzo zadowolony. Na pewno sponsorzy również. No to cóż, gratuluję. Czekamy na zakończenie i na ogłoszenie wyników. Tak, dokładnie. No ja mogę jeszcze tylko zaprosić no, oczywiście na trening. Jak ma ktoś ochotę, zapraszam do Konińskiego klubu K1 na godziny poniedziałki, środy i piątki na godzinę 18:30 most i basen odkryty.